Witajcie, z tej strony Konrad i Xtreme Hardware. Zapraszam Was do podcastu, tym razem samotnie. Niemniej wkrótce planuję nagrać podcast z Agnieszką, w którym dowiecie się, jak zamówić u nas konfig, jak to w ogóle wygląda, jak wygląda proces. Zaoszczędzi to wiele pytań przy pisaniu do nas maili, także od razu będziecie mieli wszystko bardzo klarownie wyjaśnione, co, jak, z czym się to gryzie, ile to trwa itd., itd. Kolejna sprawa, prawdopodobnie z Ralfem coś nagram, z moim dobrym kumplem, który zajmuje się sim racingiem i buduje profesjonalne zestawy pod sim racing. Także zapraszam, odwiedźcie forum simrace.pl. Polecam serdecznie. Prawdopodobnie też jakiś materiał znowu z Piotkiem Urkiszem się pojawi i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy różne fajne, ciekawe, tematyczne motywy. Dobra, słuchajcie, co u nas słychać, bo jak mogliście zobaczyć ostatnio posłucha na kanale, co jest naszą, można powiedzieć, domeną. Czasem jest tak, że wrzucamy materiały częściej, później znowu jakaś przerwa. No, my zajmujemy się głównie budową machin, realizacją projektów, spełnianiem marzeń ludzi i to naprawdę zajmuje masę czasu. Nawet sam element testowania każdej platformy, każdego komponentu na benchtable'u, zanim zacznę z Agnieszką budować jakikolwiek config, też jest czasochłonne, a biorąc pod uwagę, jakie są nieraz jaja z elektroniką, no to czasami człowiek się może zaskoczyć i na przykład trzeba wymienić jakiś komponent. No niestety, i to też zabiera czas. Co mogę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o same materiały w ogóle, ale to może zaraz. Jakie materiały w kwestii konfigów lecą, to pokrótce mała taka zajaweczka, spoiler, informacyjny czysto. I co z materiałami testowymi zaraz po tym. No, zbliżają się grube konfigi, naprawdę konkretne grube konfigi, takie jak The Hive, Unicorn, Mystic Panther przykładowo, Chronos 2, TR3B, też fajna bardzo konfiguracja. Kolejne machiny, machina totalnie customowa, naprawdę bardzo dużo przeróbek, jeżeli chodzi o obudowę. Na Z690 Dark Kingpin z 13700KS-em, również 4090. Jeszcze inne projekty, w tym pomniejsze na IO, o czym też zaraz słów kilka powiem. Natomiast to, co możecie się spodziewać w najbliższym czasie, to właśnie kilka bardzo konkretnych konfigów, nawet z Dual LC, nawet stacja robocza z 2490. Bardzo potężne układy. Ciekawe rozwiązania innowacyjne, jeżeli chodzi o stację roboczą w kwestii szybkiego dostępu, tak żeby połączyć pragmatyczność z pięknym wyglądem, ogromną wydajnością samego sprzętu, tutaj do uczenia maszynowego i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę za bardzo teraz wchodzić w szczegóły. No i też konfigi, no to na przykład Unicorn, podobna machina z tym, że z jedną kartą, no ale tutaj więcej zdradzać nie będę. Mystic Panther Chronos 2 i machina z Kingpinem, przepotężne konfigi do gier. TR3B, również potężna konfiguracja, ale jeszcze z 3090 Ti Ampere. 90 Ti Amperowa, bardzo dobry wybór w wypadku zapotrzebowania tego konfigu, do jakich będzie rzeczy wykorzystywany. Zresztą tutaj Marcin, którego serdecznie pozdrawiam, można powiedzieć nasz stały widz, z którym się mocno zakumplowałem, co jakiś czas wraca na upgrade kompa, też postanowił zainwestować w Amper i to jeszcze w momencie, kiedy nie było szału na 4070 Ti, która, no, zobaczycie to w materiale na dniach, jak to wygląda realnie tak naprawdę. A zaraz o tych realiach dojdziemy w kolejnym podpunkcie, czwartym, który sobie napisałem, przygotowałem sobie taką ściągę, o czym Wam chcę powiedzieć. I ten podpunkt brzmi narracje rynkowe na rynku GPU i CPU. No i jest też właśnie parę słów o 70 Ti i 70. Okej, okay, dobra. Jeśli chodzi też o kwestię jedną taką chciałem wyjaśnić, bo ostatnio Marta, serdecznie Cię pozdrawiam, nasza grupowiczka z bastionu pasjonatów Extreme Hardware, pozytywna kobitka, napisała taki komentarz, jak wrzucaliśmy jeden z konfigów na IO, ale to nie jest Extreme. Słuchajcie, nie w tym rzecz. Jasne, my mamy taką koncepcję, że bardzo dużo pokazujemy konfigów totalnie na wypasie z custom LC, konfiguracje, można powiedzieć, kosmiczne i bardzo, bardzo kosmiczne nadchodzą. Jednak zgłasza się do nas też sporo osób, które chcą na przykład przebudować swój dany konfig albo mają mniejszy budżet. Natomiast też nie z każdym współpracujemy, bo musi być dobry przepływ energii, dobra komunikacja z ludźmi. No, nie bierzemy, że tak powiem,
każdego projektu, bo raz, że nie mamy na to czasu, a dwa, też sobie wybieramy ludzi, z którymi chcemy współpracować. No to się czuje, tak, po prostu. To się czuje. Z jednym się bardziej dogada, człowiek z innym się mniej dogada. To jest dla nas bardzo istotne. Dobry przepływ informacji, dobra energia i komunikacja. To są niezwykle istotne aspekty. Także też uważam, że pasja i cała ta zajawka jak najbardziej jest adekwatna do konfigów, które no, powiedzmy, nie są tak mega wypasione, bo budżet na nie danej osoby przewidziany jest mniejszy, tak? Ale to nie wyklucza tego, że konfigi są wykonane z pasją, starannie, dopieszczone pod każdym możliwym względem w ramach tego, na czym pracujemy. Więc to jest bardzo istotne. Więc my się nie zamykamy na pasjonatów, na ludzi, którzy chcą w mniejszym budżecie też coś zrobić. Oczywiście no, to są pewne tam widełki, jeżeli chodzi o konfigi, poniżej których nie schodzimy, ale nie z braku na przykład chęci, bo każdy sprzęt zasługuje na szacunek i każdy człowiek, niezależnie od tego, jaki ma budżet. Natomiast po prostu no, słowo kluczowe, czas, tak? Więc jest pewna priorytetyzacja. Priorytety są bardzo istotne. Dobra, słuchajcie, dlaczego testy WH pojawiają się znacznie później niż na portalach i często wykazują zupełnie inne zależności sprzętowe? Też sobie taki podpunkt przygotowałem, żeby wam o tym opowiedzieć. Przede wszystkim to nie jest tak, że, bo wiele osób w przeszłości szczególnie, a to też z czego to wynikało, powiem wam w trzecim podpunkcie, zarzucało mi, że ja na przykład uważam, że inne testy są nic nie warte, są błędne, źle zrobione i tak dalej. Absolutnie. To nie o to chodzi. Słuchajcie, chciałbym to raz na zawsze wyjaśnić, w czym jest rzecz. Jeżeli ktoś ma co do tego wątpliwości, niech sobie to przesłucha. Jeżeli pojawi się taka narracja, to podrzucę materiał z zaznaczonym czasem, gdzie warto posłuchać. Słuchajcie, to jest tak. Jak sprzęt pojawia się na rynku, jest czas jego recenzji i główni recenzenci, główne na przykład kanały YouTube'owe, główne portale IT dostają te sprzęty niedługo, tak naprawdę realnie przed czasem recenzji, to nie mogą sobie też pozwolić na jakieś konkretne regulacje. Muszą też pokazać to, co dany człowiek, przysłowiowy Kowalski albo John, tak, na zagranicznym rynku John, przykładowo John Smith, a u nas typowy Janusz Kowalski na przykład, tak? Tu bez obrazy nikogo absolutnie, tu chodzi tylko o taką metaforę. Rozumiecie, w czym rzecz. To tacy ludzie nie będą sobie ustawiać platform, nie będą przy tym grzebać. Ich interesuje to, co dostają z pudła i nawet jeżeli dany sprzęt ma znacznie większy potencjał niż jest to przekazywane na portalach, powiedzmy, no to tych ludzi to nie interesuje. Tylko problem polega na tym, że portale opiniotwórcze mają to do siebie. Nie każdy, bo znam sporo redaktorów z innych portali, takich mniejszych, powiedzmy polskich, są bardzo fajni ludzie. Konkretni, fajni ludzie, którzy wiedzą, dla kogo, dla jakiego użytkownika końcowego pracują, dla kogo tworzą pracę, ale są też tacy, którym nie można zwrócić uwagi. W przeszłości na pewnym tam portalu się sporo wypowiadałem i też robiłem głupotę, bo walczyłem z różnego rodzaju dziwnymi ludźmi, ale to też moja w przeszłości taka niedojrzałość wychodziła. Uczciwie się do tego przyznaję, bo głupota i strata czasu, ale to o tym właśnie powiem w trzecim podpunkcie. Niegdyś walki z frustratami, tak zatytułowanym, no bo to też ważny element. Natomiast no, wracając do tematów, czasami są takie sytuacje, że nie da się merytorycznie porozmawiać, na przykład z redaktorem jakimś naczelnym, który myśli, że wszystkie rozumie, pozjadał i jest zamknięty całkowicie na dialog, bo nie rozumie pewnych rzeczy i ma podejście dinozaura. No ale to w branży niszowej, gdzie zajmujemy się bardzo profesjonalnie, bo takich osób jak ja jest więcej, tylko się nie pokazują, gdzie zajmujemy się bardzo profesjonalnie platformami, regulacjami i tak dalej, to co często jest pokazywane na portalach IT jest rodzajem zabobonów. Szczerze wam powiem. Zabobonów i chodzi o kwestię tego rodzaju, że nie ma wyjaśnienia, że to nie jest pełny potencjał sprzętu, tylko to jest opiniotwórcze, tak wygląda i koniec. A opisać z innej perspektywy, co można osiągnąć, to nie jest głupoty i tak dalej. To jest podejście ignorantów. Tak to wygląda. No ale to już abstrahując od innych portali, które powiedzmy no są, no mają po prostu mało czasu na poznanie sprzętu, czasu na regulacje, na bardzo wnikliwe testy i tak dalej, co nie oznacza, że to są złe testy, bo te testy są wykonane dobrze w warunkach, w jakich są robione, czyli na DEFie, czy na MEMKach z XMP i tak dalej, i tak dalej. I nawet często widać różne anomalie, rozjazdy, że na przykład szybsza karta notuje mniejszy FPS niż wolniejsza, na przykład 1% low, tak? Chociażby. I takie rzeczy są nanoszone na wykresy. No to samo z siebie wynika bardzo często. Jakby dlaczego tak jest, tak? No chyba nie trzeba tego tłumaczyć, że są to bottlenecki platform, anomalie wydajnościowe i tak dalej. Ja mam takie podejście, że zawsze daję sobie czas na poznanie sprzętu.
My nie dostajemy żadnych sampli do testów, bo jesteśmy za mali, a poza tym kiedyś jak rozmawialiśmy na pewne tematy, no to nie lubimy, jak ktoś nam stawia jakieś takie warunki, które musimy spełnić, żeby zareklamować produkt, więc jesteśmy niezależni i wszystkie sprzęty, jakie widzicie na kanale, to są zasoby własne, ewentualnie wymieniamy się też ze znajomymi pasjonatami, zasobami własnymi, czy ich na przykład coś sobie użyczamy. Przed ja kupuję dla siebie jakąś kartę graficzną i zanim ją zwoduję, podrzucam na przykład kumplowi, kumpel mi i tak dalej. W ten sposób to działa bardzo często, więc tworzymy taką społeczność zaufanych pasjonatów, profesjonalistów, czy też współpracujemy sobie, bardzo polecam ekipę Hard PC. Niejednokrotnie nam podsyłali grafy, jakieś procki, tam możliwe, że będziemy nawet współpracować z nimi, bardzo konkretne podejście do realizacji konfigów. Dla każdego, można powiedzieć, w różnych budżetach mają, nie żadne tam gotowce z Allegro i tak dalej, tylko naprawdę dopieszczone w danych budżetach konfigi. Takie dla typowego użytkownika, ale fajnie zrobione i z pasją chłopaki to robią, także bardzo pozdrawiam. Szczególnie Jarka pozdrawiam, zapraszamy do nas znowu, także w składzie jak ostatnio, super będzie, więc fajnie, fajnie. Ok, wracając do tematu, czas na regulację też potrzebuję, bo jest to bardzo istotny aspekt, żeby poznać potencjał każdej platformy i to bardzo istotne nie na jednej sztuce, więc na przykład mam danego modelu płyty głównej ze 2-3 sztuki, danego modelu procka 2-3 sztuki, wtedy wyciągam wnioski, jestem w stanie powiedzieć, jak dany komponent się kręci. Nigdy na przykładzie jednej sztuki. Trzeba wyciągnąć jakąś tam sumę statystyczną z odpowiedniej ilości sprzętu, czy też dzielę się doświadczeniami i opiniami z moimi też, że tak powiem, z gronem pasjonatów, profesjonalistów, więc, czy Piotrkiem Orkiszem, czy Ralfem, czy na przykład Łukaszem, z którym zakładałem Extreme Hardware i jak jest w obiegu, no to też tam ogarnia fajnie sprzęty, tylko że u niego teraz, no wiadomo, czasu nie ma zupełnie, więc trochę z obiegu wyszedł, ale jak wraca, to szybko nadrabia, także też sobie dzielimy się opiniami, no i z paroma jeszcze innymi osobami, z Pawłem, z innym Piotrem, także tak to wygląda. Jak kogoś nie wspomniałem, to nie z premedytacją, tylko po prostu jakby nie krążę wokół tego tematu dłużej. Jak mi ktoś jeszcze przyjdzie do głowy, kogo zapomniałem pozdrowić, to pozdrowię jak najbardziej. No i tak, czas na wnikliwe testy też jest niezbędny, żeby zrobić ileś tam powtórzeń, żeby sprawdzić anomalie, żeby je ewentualnie wyeliminować. No i jeżeli chodzi o stricte echa, no to czas na montaż, ponieważ materiały pojawiają się w formie czasu rzeczywistego, także możecie na ekranie zobaczyć zachowanie kart, pobór prądu czy procesorów, obłożenie wątków, temperatury itd., itd. No, jest to zupełnie inne podejście niż typowe wykresy, znacznie bardziej czasochłonne, nie do przeskoczenia. A biorąc pod uwagę, że od już około 3 lat Extreme Hardware zajmuje się tylko ja i moja żona Agnieszka, która generalnie jest też pasjonatką, tylko bardziej modyfikacji, tworzenia czegoś w aspektach estetycznych, modyfikacji, no tak jak mówię, modów, obudów, modów jakichś graficznych i tak dalej. Ja zajmuję się kwestią, można powiedzieć, budowy kompów. Razem z Agą też składamy komputery. Ona zajmuje się kwestią rur. Jest znacznie w tym lepsza niż ja. Znacznie lepsze zdolności manualne ma. Ja natomiast zakładam bloki, ustawiam platformy, razem budujemy te maszyny, kombinujemy nad kierunkami LC i tak dalej, bo też Aga coraz bardziej ogarnia temat. Także no, my we dwójkę to wszystko robimy. Agnieszka jeszcze montuje materiały z budowy kompów, ja montuję materiały z testów i tak dalej, i tak dalej. No, dzielimy się pracą, tak? Także tak to wygląda. Więc mamy małe siły przerobowe, żeby więcej materiałów się pojawiało. Natomiast może jak, bo też pojawiają się osoby, które chcą z nami współpracować w kwestii akurat materiału, więc jeżeli ktoś, kto chciałby montować materiały, zdobywać swoje doświadczenie i też się tutaj do grona pasjonatów, do tworzenia społeczności pasjonatów i pokazywania ciekawych rzeczy dorzucić, to zapraszamy. Zawsze tam się dogadamy co do współpracy. Tak to wygląda. Ok, trzeci punkt, który sobie przygotowałem, takie głupoty z mojej strony, czyli niegdyś walka z frustratami. Skąd w ogóle i dlaczego oraz jakie frustracje były wylewane i skąd u mnie takie podejście, jak ja to często mówię, cebulaki, malkontenci i tak dalej, czyli coś takim, co było moim elementem słabości. No i czas raz na zawsze to wyjaśnić. Słuchajcie, generalnie lata temu, kiedy nie mogłem sobie pozwolić na topowy sprzęt, wchodziłem na przykład na jakieś forum polskie, zanim zacząłem się udzielać na forach zagranicznych, a też
Tam widziałem zupełnie inne podejście niż wiadomo na polskich forach. Kiedy widziałem, jak ktoś cieszył się topowym sprzętem, na który ja sobie w danym momencie nie mogłem pozwolić, to nigdy takiej osobie nie cisnąłem, że jesteś frajer, jesteś głupi, po co ci to, po co to komu, przepalasz pieniądze, czyli takie typowe, można powiedzieć, bardzo negatywne, rakowe zachowanie, które cały czas widać na wielu forach, zaglądanie ludziom do portfela. Ja z tym walczyłem, bo mnie to też dotykało. Ja na przykład takim ludziom pisałem, że podziel się informacją, w sensie nie tym, którzy wyzywali, tylko tym, którzy posiadali sprzęt, podziel się, jak to lata, jakie masz wrażenia i tak dalej, że super, cieszę się, że masz taki sprzęcik, baw się i pokazuj wyniki. Później, jak sam zacząłem sobie pozwalać na takie sprzęty, bo to wcześniej jako człowiek, jak nastolatkiem był, no to troszkę inne, wiadomo, podejście. No, ale że zawsze robiłem jakieś rzeczy, które mi przynosiły całkiem ciekawe możliwości, bo zawsze uważałem, że trzeba mierzyć wysoko, to też mogłem sobie pozwalać na jakieś fajniejsze zabawki, tak? I kiedy ja się zacząłem dzielić tym tematem, na przykład na forach, to bardzo często byłem właśnie jakby atakowany, wyzywany. I ja zacząłem walczyć z tymi ludźmi. Mówiłem, że w ogóle, kurde, no, cebulakiem jesteś i inne takie pierdoły. Natomiast miałem takie sytuacje, że na przykład ktoś mi wiadomości prywatne pisał, ażebyś ty kitnął i tak dalej, tylko bardziej drastycznymi słowami. I to dlatego, że mam taki sprzęt, jaki mam na przykład, nie? Więc no, to taka sytuacja nieprzyjemna, więc to we mnie wyrobiło pewne mechanizmy walki z takimi ludźmi. I też często się na pewnych portalach wyrażałem, jakby podważając w ogóle narracje, jakie tam są. Albo w ogóle właśnie kiedy widziałem jakieś akcje typu, że ktoś komuś zagląda do portfela, pisze, że na przykład ten i ten producent kocha od tyłu frajerów i tak dalej, tak dalej, to reagowałem na to, że co to w ogóle za podejście, co to w ogóle jest, no nie? Takie typowe psy ogrodnika i to cały czas widzimy, szczególnie na polskich portalach, podejście psa ogrodnika. Sam nie ma, innemu nie da, ale gdyby miał, to by zachwalał. Takie są realia, czy się to komuś podoba, czy nie. To widać też szczególnie w kwestiach topowych sprzętów, ludzi, którzy w dany sprzęt inwestują, to po co to komu, głupi jesteś, a jesteś frajerem, przez takich jak ty ta i ta firma podnosi ceny i w ogóle zero świadomości tego, co się dzieje na świecie, zero świadomości różnych realiów, różnych możliwości w ogóle zarabiania pieniędzy, tylko takie klapki na oczach i generalnie smęcenie, jakie to życie jest słabe i wylewanie swoich frustracji na innych. I to był mój w ogóle taki punkt zapalny, że walczyłem z tą, taką można nazwać to po imieniu hołotą, tak jak ja to określałem, tak? Natomiast to było słabe, bo do niczego to nie prowadzi. I od dawna się nie wypowiadam na żadnych forach, poza jednym akurat polskim, gdzie normalnie tam sobie rozmawiam z ludźmi i fajnie wszystko. Kiedyś czytałem, że podobno mnie na wszystkich forach zbanowano. No nie, dostałem bana na jednym forum portalu, który już nie istnieje i tylko tam dostałem bana, a nie na wszystkich forach, a na jednym forum się udzielam. Na innym portalu, gdzie się dużo czasu udzielałem, po prostu chyba już ponad 2 lata w ogóle nie napisałem żadnego komentarza, nie logowałem się nawet i nie mam zamiaru, bo zrozumiałem, że to nie jest miejsce dla mnie, tylko to jest zupełnie inny świat. Ja nie chcę z tamtym światem rezonować, bo to jest zupełnie coś na innym poziomie, który nie spełnia moich standardów. I my, pasjonaci, profesjonaliści, zajmujący się niszowymi tematami, mamy takie podejście, że w ogóle nawet jak ja czasami ktoś mi podsyła jakieś screeny, że ktoś tam coś na mnie napisał, no to tak sobie myślę, kurna, co za biedny mentalnie typ w ogóle, nie? W D był, G widział, pogada sobie jakieś pierdoły, no i dobra, niech sobie pogada, tak, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest tak jakby jakiś gostek, który przykładowo doświadczenie jazdą samochodem nabył w Need for Speed, zaczął pouczać kierowcę rajdowego albo go wyzywać, nie? No to tak ja do tego podchodzę, więc no to mały pies najgłośniej szczeka. Tak to wygląda, więc można się pośmiać, robić swoje dalej. Wyniki, renoma swoje robią i to się same obroni, tak? Także tak to w temacie. Więc to nie ma co jakby tego dalej komentować. Natomiast faktycznie, że błąd robiłem taki, że moja energia była poświęcana różnym frustratom, desperatom, jakimś takim dziwnym ludziom, psom ogrodnika i po prostu negatywom, bo uwaga podąża za energią. I tą energię, którą przepaliłem na takie głupoty, gdybym kreatywnie wykorzystał, to zrobiłbym znacznie więcej na przykład materiałów, innych rzeczy dla siebie i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda, więc zmądrzałem w końcu już jakiś czas temu, ale jakieś tam nieraz głupoty z przeszłości ciągnące się do mnie dochodzą, że coś tam jakiś ktoś ma zawiłości, ale ja tam
do tych ludzi nic nie mam, niech sobie tam robią co chcą. Ma ktoś jakiś problem, to niech ma, to nie jest mój problem, to jest ich problem. No, ale to raz na zawsze chciałem wyjaśnić i tyle w temacie. Teraz tak, narracje rynkowe na rynku CPU i GPU na dwóch przykładach. To nie jest tak, że jest albo czarne, albo białe. Na przykład 7950X3D versus Raptory. No wiadomo, w narracjach głównego rynku mamy taką sytuację, że procesor AMD zamiata temat. Tylko zwróćcie uwagę na pewien aspekt. Jak przeprowadzone są testy na DEF-ie, memki często na 7950X3D, bo wiadomo, tego procesora nie podkręcimy, jeżeli chodzi o mnożnik zablokowany i tak dalej, temat jasny. Ale często memki ustawiane są na AMD, na przykład na 6000 MHz przy stosunkowo niskich CL, a na Raptorach, na przykład na i9-13900K, KS-ie, na przykład na 5600. Ok. Też można zobaczyć testy, gdzie są memki na 7200, 7400, 7600. Tylko samo XMP, czy tak chaotycznie powbijane timingi, to są puste megaherce i timingi, które niewiele zmieniają. Raptory, Aldery. W ogóle cały AM5 AMD bardzo korzysta na czasach dostępu. Drugi, trzeci rząd, dalsze regulacje, to naprawdę jest niesamowicie istotne. Ja Wam powiem na przykładzie testów, które sam wykonałem na i9-12900K, 5,2 GHz P, 4.1e, 4.4 Ankor i memki na 6600 bodajże, CL34, 38, 38, 34, T2, GIL 2, drugi, trzeci zaciśnięty. 13900K na 5 i 6 rdzenie P, 4.4e, 4.4 Ankor, nie, 4.6 Ankor i memki na 6800, CL34, 39, 39, 34. No wiadomo, T2, GIL 2 przy każdej konfiguracji, drugi, trzeci rząd zaciśnięty. Versus 7950X3D na max power limitach. I memkach na 6000 MHz CL28, 34, 34, 28. Reszta odpowiednio również ustawiona. I jeszcze dogrywam 13900KS przy 5,7 GHz P, 4,4E, 4,8 Ankor i memki na 7800 CL36, 46, 46, 36. Reszta ładnie poustawiona z latencjami. Schodzimy poniżej 53 nanosekund. To akurat na Z790 Apex, swoją drogą z Apexami 790, dwoma sztukami miałem nie lada problemy i myślałem, że trafiły mi się znowu parchy jak dwie sztuki Z690 Apex. Na szczęście udało się płytki ogarnąć, ale o tym w innym materiale. Niezłe jaja były, co tam było nie tak. No software'owo można powiedzieć dziwaczne sytuacje plus coś, co trzeba było przy hardware'ze zmienić. Nie? Ale nie fizycznie, więc żadnych modyfikacji nie przeprowadzałem. Jedna mała pierdoła. Powiem tak, bananowe PCB to nie są dobre PCB. W każdym razie, jak to wygląda? Generalnie Raptor w postaci 13900K, tym bardziej KS-a, w większości wypadków wygrywa z 7950X3D w grach. Natomiast pobór prądu to są różnice typu na przykład 150, 160, 140 W na Intelu versus 80, na przykład 90, 70 W na AMD. Czasami nawet Alder 12900K fajnie ustawiony jest w stanie tego 7950X3D dogonić, czasem łyknąć, ale generalnie walka toczy się między Raptorami a Rafaelem z 3D. No tak to wygląda. Natomiast czysto informacyjnie, koronę wydajności mają cały czas Raptory, ale jeżeli chodzi o sprawność energetyczną, to AMD naprawdę jest fenomenalne i to nawet lata bardzo fajnie w renderach. Tak, no bo na przykład na Raptorze 260-270 W, no ale te 5, powiedzmy 10% w niektórych scenariuszach kręcony Raptor jest w stanie odskoczyć nawet od 7950X3D, ale X3D wtedy wcina 125-145 W mniej więcej na przykład, tak, także no coś za coś. Więc to nie jest tak, że jeden sprzęt jest super, drugi jest do niczego, nie tak to wygląda. Tu mamy coś, co możemy wybrać pod swoje stricte oczekiwania, pod swoje zapotrzebowanie, pod swoje potrzeby. Tak to wygląda, to jest bardzo istotne. Teraz tak, kolejna kość niezgody, jaką zauważyłem na grupie, nawet naszej, Bastion Pasjonatów Extreme Hardware, czy na jakichś forach, temat RTX 4070 Ti versus 3090 Ti i 3090. Nawet mi tam znajomy podrzucał posty, że jakiś tam typ pisał, że ja podobno narrację o 70 Ti słabej nawijam, bo mojej 3090 nie sprzedałem. No to dla takich osób, które mają tego typu przemyślenia, chciałbym Wam powiedzieć, moi drodzy,
że ja nie mam problemu z jakiegoś typu, że jak ja mam dany sprzęt, to on musi być najlepszy. A często ludzie mi coś takiego zarzucają. Słuchajcie, ja mam każdy sprzęt. Z każdym sprzętem obcuję. W moim kompie, w prywatnym też mogę mieć każdy sprzęt. To nie jest żaden problem, absolutnie. Więc to nie jest tak, że ja wychodzę z energii, mam, to się tego trzymam, albo z energii niedostatku. Ja wychodzę z energii obfitości, tak zwanej. Ja nie mam z tym problemu. Chcę 40-90, mam 40-90. Chcę coś innego, chcę coś innego. Chcę 3090, mam 3090. Chcę 70 Ti, no to mam 70 Ti. I tak dalej, tak? Tak samo z procami. Więc ja po prostu obcując tyle ze sprzętem, nie mam problemu bawić się nim, nawet w ramach sprawdzania, czy platformy są, czy komponenty są zdrowe. Ale tak samo, jeżeli chcę zrobić upgrade mojego prywatnego sprzętu, to po prostu mam taką wolę i to robię. Mogę sobie na to pozwolić, więc tak to wygląda. Więc jeżeli na przykład jakiś dany komponent sprzedaję, to akurat sobie badam rynek, na przykład nie lecę za tematem owczego pędu, gdzie ludzie sprzedają za grosze topowe karty, a później będą sobie pluli w brodę, bo wiem po prostu, czym się to je i wiem, co dany sprzęt sobą reprezentuje. A jakby rynek ludzi, powiedzmy może społeczność ludzi, którzy patrzą tylko i wyłącznie na cenę i tylko i wyłącznie na to, co w danym momencie mniej pobiera prądu i powiedzmy w jakiej cenie jest, a nie patrzą na aspekty dalsze, o których zaraz opowiem, to mnie zupełnie nie interesuje. My skupiamy się, nawet jak ja sprzedaję komponenty, na przykład z blokami wodnymi, to jest to dla innego zupełnie użytkownika. Mam pewne swoje minimum, jeżeli sprzedam, to sprzedam, jeżeli nie, to nie, to sobie zostawiam albo no, korzystam. Albo sobie odkładam na półkę, korzystam z czegoś innego. W ten sposób to wygląda i tyle w temacie. No, natomiast jeżeli chodzi o czyste kwestie wydajnościowe, między 70 Ti, 90 Ti i 90-kami z wysokimi PT, karty typu właśnie FTW3, Strixy, Supremixy, Hoffy, Kingpiny, tak, wiadomo, no to szczególnie Kingpiny, no to, czy i Hoffy, to karty, jeżeli chodzi o standardową wydajność, oferują wyższą wydajność, tylko nie na defie, to nie na defie, tak, przykładowo plus 100 na rdzeniu, plus 1000 na memkach i power limit na 480 W na 3090. Tym bardziej to samo na TI, bo się jeszcze te 2-4% od 90 na takich samych ustawieniach odskakuje, chociaż jak memki dajemy plus 1000, to i tak wyżej memki się kręcą, tam troszkę inaczej pamięci wyżej są w stanie na 90 TI polecieć. Rdzeń też troszkę wyżej lata i ma wyższe wyjściowe takty, tak? Także tak to wygląda. Więc to zawsze te parę procent leci do przodu. Natomiast 70 Ti, jak zobaczycie w materiale na dniach, 21 na 9, materiał, gdzie pokazuje 3080 Ti versus 4070 Ti versus 3090 Ti versus 4080, to 4070 Ti w 3400 na 1440p bardzo często jest między 3080 Ti a 3090 Ti, gdzie bliżej do 3080 Ti. A czasami przegrywa z 3080 Ti. Są też sytuacje, gdzie wyrównuje walkę z 90 Ti, czy za sprawą wydajniejszych rdzeni Tensor i jednostek RT, mimo ich mniejszej liczby, jest w stanie marginalnie w takich scenariuszach 90 Ti przeskoczyć. Oczywiście mowa o kartach optymalnie ustawionych, z maksymalnymi power limitami itd., itd. Natomiast ogólnie z 70 Ti sprawa wygląda tak, że do Full HD 3440p karta świetna. Do 4K już słaba jest, naprawdę bardzo, no jest lipa po prostu, przez tą szynę 192 bit jest po prostu lipa, ale o dziwo w 3400 na 1440p, 21 na 9 jest nieźle. Jakby rozdzielczość przejściowa między 2560 na 1440p, a 3840 na 2160p, jakieś 20% bardziej wymagająca niż 2560 na 1440p jest 3440 na 1440p. Tak to wygląda. No i tutaj też ta szyna 192 bit daje się we znaki. Jasne, cache L2 może kompensować i kompensuje w dużej mierze mimo wszystko braki w szynie, ale jednak gruba, soczysta, hardware'owo, bez żadnych udziwnień szyna 384 bit robi miazgę. Zresztą co widać na 4090, która też ma od groma cache L2 i szynę 384 bit, jak ta karta po prostu wymiata. Natomiast to, co na pewno jest świetne na 4070 Ti, to pobór prądu, power draw, fenomenalnie. Naprawdę karta przy 250-300 W, akurat testowałem Strixa 70 Ti przy 300 W na maksymalnym power limicie, to potrafi przy takim poborze no, zbliżyć się, załóżmy w minimalny
58 versus 63, więc nie są jakieś wielkie różnice. 63 na korzyść 90, na przykład 65 na korzyść TI 90 minimalny w danej grze, ale no pobór prądu to nie jest 450, 482, ale na przykład 250, 300, tak? To dla wielu ludzi robi robotę, to wiadomo, przekłada się na mniejsze temperatury i no jest to naprawdę fenomenalna sprawność energetyczna przy naprawdę wysokiej wydajności. To jest naprawdę wysoka wydajność cały czas karty. No, ale też frame generator. W paru grach testowałem i szczerze mówiąc, na razie tylko i wyłącznie według mnie z tych tytułów, które odpalałem, lata bezbłędnie Cyberpunk 2077. Naprawdę jest pięknie. Jest pięknie. Takie mam zdanie. Oczywiście każdy może mieć swoje, nie wszystkim musi się podobać, ale przy DLSS Quality i frame generatorze z RT Overdrive, nawet w 1440p, 4070 Ti jest w stanie jakieś tam, powiedzmy, 50-60 klatek zapewnić. Zmieniamy DLSS na Balanced, jest w stanie zapewnić około 65-70 klatek, powiedzmy. Także całkiem ciekawie, a input nie jest odczuwalny w ogóle, szczerze mówiąc. Także jest dobrze, tak? No ale tutaj z G-Synciem testowany, monitor z G-Synciem mimo wszystko działa po którejś tam wersji sterowników z frame generatorem, nawet jeżeli mamy wyszarzony FalSync, więc robi to robotę. No i sam input lag nie jest jakoś mocno odczuwalny za sprawą Nvidia Reflex, także naprawdę fajnie to lata. No, jednak co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło na 90, mimo tego, że były takie narracje, iż 3090 do Full HD 30 klatek RT Overdrive będzie w stanie zapewnić, no to generalnie by się to zgadzało, jeżeli chodzi o brak wyłączenia, znaczy brak DLSS. Totalnie bez DLSS to nawet 35-36 klatek zapewnia, akurat jak się robi przelot w benchu. Dlaczego w benchu? Bo jest dobra powtarzalność, mniej w benchu widać akurat różnicę pomiędzy standardowym RT a Overdrive. Bo są miejsca w grze, gdzie po prostu widać te różnice, no namacalnie, no nie da się zaprzeczyć, jest miazga i jeśli ma to tak wyglądać i są tak ogromne wymagania, no to okej, mi to pasuje. Uważam, że musi być rozwój, jest to wersja, można powiedzieć, pokazowa, nawet jak się wejdzie w menu ustawić patch tracing, no to jest, że jest to preview, tak to wygląda, wersja poglądowa. I no, na najpotężniejszym hardware ogromne ma wymagania. Nawet 4090 w Full HD bez DLSS, bez frame generatora trzyma około 60 klatek ze spadkami poniżej 60. No to o czym tu mówić, tak? Tak to wygląda. Ale czy to oznacza, że topowe karty graficzne są do niczego? No nie, bo na takiej topowej karcie graficznej też często w ogóle widzę takie komentarze: o kurczę, karta za 8-10 tysięcy, a zapewnia tyle i tyle klatek. No dobrze, to ja się pytam w takiej sytuacji, kiedy ktoś ma kartę na przykład z niskiej półki i w ogóle odpali sobie taki tryb, to będzie miał 5 klatek. No tak, to o czym my tu rozmawiamy. W innych grach ten, kto będzie miał 60 klatek, na przykład Full HD, z detalami mieszanymi na low, high, powiedzmy medium, tak, to ktoś na karcie topowej w 4K będzie miał na przykład 120 klatek ze wszystkim na maksa. O czym my tu mówimy? To, że są sytuacje, gdzie jakieś ustawienia graficzne miażdżą, to bardzo dobrze, niech to pokazuje dalszy rozwój, a nie jakieś tam ciśnięcie, że o, po co to komu i tak dalej. Znowu aspekt psów ogrodnika się też przy takich testach, można powiedzieć, odpala, że tylko na topowym sprzęcie to lata. A to też nie jest prawda, bo Overdrive można fajnie odpalić sobie nawet drugiej generacji, w sensie na RTX 2000, pierwszej generacji kart RTX, chodziło mi o że seria 2000. I odpowiednio wysterować ustawieniami DLSS i naprawdę mieć fajny klatkaż i się cieszyć piękną oprawą wizualną. No, słuchajcie, no tak to wygląda. Natomiast tak, 3090 na przykład w 3400 na 1440 z DLSS Performance ze wszystkim na maksa z RT Overdrive jest w stanie trzymać jakieś 55-60 klatek, a gra wygląda no przepięknie, tak? Gdyby w ogóle Nvidia dodała do RTX-ów 3000 i 2000 w ogóle frame generator, no to by to strasznie życie tych kart przedłużyło. I ja wam powiem szczerze, mam takie zdanie zresztą, które podziela kilku moich kumpli pasjonatów, że jeżeli AMD wprowadzi w FSR3 ich odpowiednik frame generatora, no to wcale się nie zdziwimy, jeśli Nvidia nagle odblokuje FG dla Ampere i nawet Turinga. Generalnie wedle specyfikacji jednostki w kartach tutaj Optics Flow, z tego co pamiętam, tak się to nazywa, w amperach są o jakieś połowę mniej wydajne niż w adach, ale nawet niech frame generator dodaje na przykład zamiast 80% wydajności, niech dodaje nawet 45%.
50 na przykład, załóżmy, tak? Nawet. Albo nawet 30. Na Turingach nawet niech 10 dodaje, niech 15. To zawsze jest jakiś bonus, a im bardziej ten frame generator się popularyzuje, im lepiej działa, tym jest to fajniejsza sprawa. Tutaj też możemy uderzyć w temat akurat zamkniętych standardów. Często NVIDIA się dostaje po nosie, że ma zamknięty standard DLSS, a FSR jest na przykład open source'em. Słuchajcie, jeżeli sprzęt jest... Pomyślcie logicznie, jeżeli coś jest do wszystkiego, no to można sobie odpowiedzieć, jak to działa. Czasami nawet nieźle, ale no pewne jednak kompromisy zostają. Jeżeli coś jest wyspecjalizowane, są pod to specjalne jednostki hardware'owe w danym sprzęcie, jest pod to specjalne oprogramowanie, jest pod to sieć, która to ćwiczy, trenuje, są pod to odpowiednie rozwiązania po prostu, no to coś lepiej działa. I nie można się tutaj, no tak naprawdę, o tego typu kwestie, myślę, jakoś mocno czepiać. Gdyby to działało kulawo, no to jasna sprawa, ale jeżeli działa lepiej niż rozwiązanie innej firmy, która jest open source'em, no to myślę, że w tym rzecz. Dobra, podobna sytuacja, a tutaj jeszcze dorzucę o 3090-90 Ti w kontekście tego, jak przed tuż po premierze 70 Ti, jakie ludzie robili głupoty. Jednym z elementów, który mnie rozwalił totalnie, było coś, jak na jednym forum przeczytałem historię gościa, który sprzedał 3090 i to fajny model, to chyba była FTW3 z wysokim power limitem, karta latająca jak 90 Ti. Sprzedał za bodajże 3,5, coś koło tego, 4000 chyba. Jeszcze ze 150 km wiózł jakiemuś gościowi z pocałowaniem rączki kartę, czyli dodatkowo poświęcił komponent czasowy i też podróż go wyszła jakieś tam pieniądze. I kupił sobie 4070 Ti, dopłacając do niej, a później narzekał, że ma mniejszą wydajność. No ale przynajmniej ma frame generator, z którego może skorzysta i mniejszy pobór prądu. No i bardzo często były takie sytuacje, że ludzie sprzedawali topowe amperki za grosze i to jest piękny moment na kupno sprzętu za grosze. Znam parę osób, które nakupowały sobie fenomenalne w ogóle modele 90 Ti, 90 i po prostu się nimi cieszą. I co otrzymują? 24 giga VRAM, które jest, jak widać, w coraz większej ilości gier. Całkowicie wystarczy, tak? Ale gdyby karta taka jak 70 Ti, którą wcześniej Nvidia chciała, 4070 Ti, którą Nvidia chciała wcześniej jako 4080 12-gigową wypychać, no to coraz częściej te 12 giga VRAM jest kulą u nogi. No jest kulą u nogi i to nie tylko w 4K, także jest to jeden taki element ciekawy. Na pewno upgrade'em konkretnym już takim, no to nie jest jakiś wielki skok wydajności, 15, 25, 30% w zależności od rozdzielczości silnika gry i tak dalej, nad topowymi Amper jest RTX 4080, tak? To w każdej rozdzielczości karta jest zauważalnie szybsza i tam te 16 giga VRAM robi robotę. Natomiast 70 Ti, 70, no to w ogóle 70 to nie ma co porównać do topek Amper, bo to powalczy i walczy z 3080, czasami obrywa od niej wersja 10-gigowa, 12-gigowa z większą ilością CUDA, ROPów, TMU, szerszą szyną 384 bit, no to już jest troszkę zawodnik bliższy 3080 Ti. Także tutaj też to w ogóle, o 4070 to w ogóle nawet nie ma co dyskutować. Natomiast 4070 Ti nie jest absolutnie kartą lepszą od topowych Amper i coraz więcej ludzi się na tym złapało. Też co robi cenę 90 i 90 Ti, trzeba o tym przypomnieć, w czasach, kiedy deep learning, uczenie maszynowe jest coraz bardziej popularne i coraz więcej osób z tego korzysta, karty posiadające tak duży bufor VRAM jak 24, chociaż czasami się okazuje, że 48 giga na Quadro to może być za mało, to wyobraźcie sobie, czym jest 12 giga i 90, 90 Ti nawet ludzie wybierają zamiast 4080, ze względu na to, że 4080 ma 16 giga VRAM, a jeżeli mogą w lepszej cenie, na przykład za 5, 6 koła, 7 nawet, kupić 3090 czy 90 Ti, bo widziałem takie aukcje, trzeba wyjść, powiem Wam tak, chcecie sprzedać w dobrej cenie topowy sprzęt, wyjdźcie poza Allegro, wyjdźcie poza OLX, znajdźcie grupy specjalistyczne, do specjalistycznych zastosowań, wrzućcie na eBaya i tak dalej i nie mordujcie się z Allegro OLX-ami, bo tylko będziecie nerwy tracić, jak Wam tam będą roszczeniowe mietki z forum typowe, bez obrazy dla kogoś pisać, panie, kto to kupi, za tyle to ja mogę mieć tą kartę i tą kartę, nie? Ale nie weźmy pod uwagę, że nie tylko moc obliczeniowa i bonusy, jakie zapewniają topowe karty, grubasy tak zwane, to coś innego niż typowe gierki, a i w tych typowych gierkach jednak te grubasy poprzedniej generacji niejednokrotnie demolują dosłownie 70 Ti, tak?
no jakby nie patrzeć topowe amper, to realnie, jeżeli chodzi o stanie Nvidii, wydajnościowo trzecia najpotężniejsza karta, 90 Ti i 90 za nią, trzecia i czwarta najpotężniejsza karta na rynku. 4091 pierwsze miejsce, 4082 drugie miejsce, 3090 Ti, trzecie i czwarte 90, 70 Ti, dopiero piąte tak naprawdę, przepychając się nieraz 3080 Ti. No ale oczywiście nie zgodzą się ci, którzy nie rozumieją, że testy głównego nurtu to troszkę inne podejście do ustawień sprzętu w ogóle, tak? A jak zobaczycie i nieraz widzicie w materiałach, jakie my publikujemy, no to liczby nie kłamią, macie wszystko czarno na białym. Ekran w ekran, w materiale, wszystko jest do wglądu. Klatki widać, wszystko widać, no po prostu. Na wykresy można wszystko nanieść. Ja nie mówię, że jakieś wykresy są zmanipulowane, absolutnie nie, tylko nie daje to pełnego jakby poglądu na pewne sytuacje. O to chodzi, tak? Więc tutaj weźcie pod uwagę właśnie ci, którzy borykają się ze sprzedażą na przykład 90-90 Ti, to weźcie pod uwagę element, jaki te karty posiadają. VRAM, 24 GB VRAM, ogromną moc obliczeniową cały czas, na szynie 384 bit, szybkie pamięci GDDR6X, które naprawdę mają fajny potencjał OC. Przy odpowiednim chłodzeniu karty odlatują 1,1-1,2 TB na sekundę, jesteście w stanie przepustowość uzyskać. Tego w żaden sposób nie skompensuje cache L2 na 70 Ti przy szynie 192 bit. No nie da się po prostu, nie ma na to szans. I tak to wygląda, tak? No i też bardzo niszowy, ale cały czas istotny element NVLink, którego już nawet 4090 nie ma. Więc 2,90 Ti czy 2,90 z rodziny Amper można po prostu sobie połączyć. 3090 Ti z 3090 Ti, wiadomo, 3090 z 3090. Można sobie połączyć do niektórych zastosowań i generalnie przeskoczyć nawet wydajność 4090. Tak to wygląda, tak? Istotna sprawa. No dobra, słuchajcie, trochę się rozgadałem. Mam nadzieję, że ten taki podcast do posłuchania tak sobie Wam dobrze wszedł. Mi się fajnie gadało. Monolog poprowadziłem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie się. Do usłyszenia i zobaczenia w następnych materiałach. A propos tego materiału z indykiem, który w ogóle powstał, jak troszkę byliśmy podziębieni z Agą, już tam wychodziliśmy z podziębienia. Tak na spontanie, totalnie powstał. Nigdy nic na 1 kwietnia nie wrzucaliśmy, ale to akurat tak stwierdziliśmy, a zróbmy tak sobie. Wpadło nam do głowy, zrobiliśmy i jest, tak. Także tam sporo osób nawet mnie się pytało, czy to już koniec Extreme Hardware. Nie, no absolutnie, no. Absolutnie nie. To, że nie wrzucamy materiałów ostatnio często, wynika znowu tylko i wyłącznie z naszego zapracowania. Ale to zapracowanie, efekty naszej pracy, będziecie w stanie niebawem podziwiać tak naprawdę. Bo machiny, które Wam zaprezentujemy, to jest kolejny już etap szaleństwa i kolejny etap, można powiedzieć, wejścia na wyższe poziomy unikalności i kunsztu, jaki my też tutaj mamy zamiar zaprezentować, bo cały czas się rozwijamy. Także no myślę, że jest na co czekać, a też poza tym oczywiście testy, ale bądźcie wyrozumiali, bo wiadomo, że czas jest komponentem, który jest naszym największym, że tak powiem, elementem słabości. Może nawet źle to określiłem. Po prostu nie jesteśmy w stanie bez odpowiedniej technologii, której na ten moment jeszcze nie posiadamy, skompresować tego czasu, rozciągnąć go, zmienić i tak dalej. Także tak to wygląda. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.